Witam serdecznie. Chciałem przedstawić, jak teraz wyglądają prace, słuchajcie, ularskie. Mianowicie jesteśmy u mnie przed pracownią. Tralala. Ta dynnica, tu już pokazywałem dawno, że opalana i tak dalej. Tak, że ona jest tu opalana. I to jest modrzew. Tutaj mam na przykład, teraz są belki z modrzewia używane. I tu jest sosenka i w ramie jest 8 cm zbitej trzciny, tak? No i tutaj będzie jeszcze dorobiona taka klepka, że ona będzie wsuwana, ta deseczka. I że ta deseczka będzie miała, prawdopodobnie w tym roku będę nawiercał 3 dziurki po środku. Raz, dwa, trzy. Takie, że były takie w miarę dziurki, centymetrówki chyba takie nawet wywiercę. Nie? Spróbuję. Że będę wiercił w tym roku dziurki. No i te dwa korpusy, tak, trzcinowe. I no to, to u mnie to wygląda tak właśnie, o, że to wszystko jest tak. Tak, od środka ul jest, o, widać elegancko, wszystko jest trzcinowe, tak. Tam wszystko tak sobie jest. Tu akurat jest dennica zrobiona wymiarem jakby na zimno, ale tu nie ma znaczenia, jak my postawimy. No i tutaj, tak. Ja mam także na równo, ale troszeczkę staram się tak niżej zrobić jakoś, że tutaj będę miał trochę niżej, milimetr, tak? Że ogólnie w tym korpusie, jak stoi korpus na korpusie, no to te ramki widzę, że się zaprzestały jakby takiego typowego sklejania, nie? I co? I wsio. I tu ładnie sobie to wszystko pracuje. Nawet jak dobiję, to tych pszczół tak staram się robić, że nie, że może ich nie pogniecie. Tam, gdzie trzcina, to w ogóle jest zawsze jest troszkę więcej miejsca. No ale nie widziałem, żeby coś jeszcze budowali i tak dalej. Nawet jak jest u mnie tragedia w ulach, to nie jest tak źle. No i dobra, no i ta ramka sobie świetnie wszystko, widać, pracuje. Nie, to są 10-ramkowe. Tak, moje takie prawidłowe. O, tu sęk wyleciał. Ale ładnie, tu jest deska przykręcona i tu. Ten sęk jest tak, więc ta woda będzie zawsze tak wylatywać z niego, a nie zaciekać do środka, więc wszystko jest ok, nie? No, tak staram się, nie? Nawet jak ten sęk, to żeby on w tej desce gdzieś tu po środku może sobie być, tak? No i te druty, oczywiście te korpusy, to wypchałem masakrycznie dobrze. No i teraz lecę, słuchajcie, po mój daszek, można sobie poglądać zimę, bo jest naprawdę, słuchajcie. Tak. Tak. I oczywiście do każdego takiego zestawu mogę oczywiście. Tu jeszcze te klepeczki są nie opalone, bo muszę przywieźć sobie gaz. Ale ten, co chciałem powiedzieć, że można do takiego zestawu sobie oczywiście dobrać, nie? Że ja mogę zrobić matę, która będzie leżeć na korpusie, matę, która będzie wchodzić do korpusa, maty wiszące mogę podrabiać, więc to po prostu tylko, że dowiążę, tak, komuś maty i ja bym miał od razu maty jakieś tam, nie? Od razu miał maty. Ta moja mata jest zakopana, ale no ogólnie, no tak, można sobie dorobić do tego maty. No i chciałem po prostu przedstawić, tak, dzieło, które już jako pierwsze w tym sezonie wychodzi u mnie właśnie z pracowni. I jeszcze tylko klepeczki jakieś tam tu na dole i tu opalić i już zaraz będziemy dzwonić po ludziach. I no, jak już pójdą te pierwsze, no to te drugie wiadomo, że już będzie, że już później pojedziemy sobie po drewko. Już będziemy tutaj jechać bardziej. A w tej chwili być może, no właśnie, kolega Andrzej jeszcze, no to najważniejszą rzecz pokazałem, a może koledze Andrzejowi teraz pokażę, na czym rzecz trochę może tutaj polega, jeśli chodzi o te druciki. Tu jeszcze nie mam korpusa przygotowanego. Jeszcze nie mam tutaj korpusa przygotowanego, ale to już ten, kto chciał obejrzeć ul, to niech sobie ogląda, a ja tu chciałem pokazać trochę może z innej beczki koledze trochę przedstawić. Tak, że właśnie w tej chwili robiąc te moje druciki od środka, tak, że jak ja je tutaj robię, to teraz ja do wiertarki po prostu używam czegoś takiego. Tak? Czegoś takiego.
No i tutaj sobie suwmiarką. Kątem ładnie odznaczę. Tak sobie odznaczę. Pyk. 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 Tak? I te, co robią ścianę tylną i przednią, co ta trzcina jest na całą długość tej belki. Tak, na całą długość tej długiej belki. No to ona, nie? Tutaj. To tak, żeby sklepać, nie trzeba. Ale jak robimy tą stronę, gdzie tutaj ta trzcinka jest na równo, ładnie, to tu jak wywiercimy już te oczko, to ja już staram się tym oczkiem trochę uciec w stronę tej ściany i trochę ten drut do lewej strony jeszcze tego oczka, tak żeby był prosto, ale żeby tak tu był jak najbliżej ten drut, nie? Żeby te końcówki ładnie sobie tak, a później jak nawet tutaj wyjdzie nam jakaś przerwa, nawet pół centymetra czy coś, to pszczoły elegancko ten narożnik tutaj załadują kitem, nie? I wtedy będzie baja. Więc to nie trzeba się tak martwić, czy robimy coś dla siebie i wyjdzie coś nierówno, tak? Bo kolega Andrzej teraz robi. Kolega, mam takiego kolegę, tak? Andrzeja. W okolicy Grudziądza właśnie i on też, nie? Oszalał, jeździ na tą trzcinę i właśnie, nie? Próbuję robić coś samemu, już mi wysyła zdjęcia swoich mat, więc jest baja. I te maty jakoś idą i ma już te prawidło i tam próbuje coś konstruować, nie? No i no, będzie miało, nie? Ule. Dlatego nagrywam tu też filmik, żebym mógł sobie to dać. To trzeba to tak. Tak trzeba nawiercić dziurkę. Ja to na oko nawiercam, tak? Żeby po prostu schował się ten łepek z tym drucikiem, tak? Żeby się schował ten łepek tego wkręcika, tak? Plus ten drucik, nie? Żeby on tu się schował, żeby on nie wystawał poza to drewno, nie? I wtedy tą trzcinę musimy później sklepać młotkiem, nie? Takim młotem ja sklepuję, jak już mam to wszystko skręcone, zewnątrz, wewnątrz, wszystko, to najpierw trochę sklepuję górę od zewnątrz, jak już mam poskręcane i jak już sklepane mam to troszeczkę, ale troszeczkę, nie? Tak, żeby tak równo się trochę zrobił. To wtedy od środka. I jeszcze dopomagam czasami ręką dogniatam tą trzcinę, zanim ten drut klepnę, nie? I najlepiej ten drut najpierw od strony wkrętów, pach, pach, a potem środek, pach. I to zależnie, nie? Ale właśnie musimy na tyle zrobić korpus, żeby wyczuć ten motyw, że tyle napchamy, że później tymi drutami to zrobimy. Ale to takim porządnym drutem, tym od napinania płotu, to my to naprawdę zrobimy porządnie. Tylko kwestia jest taka, że my musimy, że no, że my musimy to jakoś to poskręcać wszystko i w ogóle, i jak skręcamy wkręcik, to żeby on też jakby tu się nie uwypuklił, że damy jakby za wąsko wkręty skręcimy niż długość tego, nie? Tak, a napinasz też za mocno nie możemy wkrętami tego druta, ponieważ te druty mogą nam potem pokrzywić te belki. Tak, więc no może i tak wyjść, nie? Dlatego najlepiej po prostu tak, on musi być w miarę napięty, jak jest przykręcony już. No, no i kwestia, żeby wyczuć, nie? Że nie możemy napchać za dużo trzciny, bo jak napchamy za dużo trzciny, to będzie potem problem to znieść. A na tyle, co te druty wytrzymają, nie? Że my to sklepiemy, to jest baja. I potem od zewnątrz, to ja już nie patrzę na to, że musi być to równo z drewnem. Niech trochę jest taki on pękaty, nie? I wtedy ta pękatość, no, robi, że ten U jest taki, nie? Troszeczkę te korpusy są takie dla oka, no, że to wszystko nie jest proste, nie? Tylko, że to jest takie, nie? Pękate kapkę. I to one są fajne wtedy. No. A ogólnie woda później po tych rurkach, one są takie okrągłe te rurki, tak? Więc ta woda, ona tak spływa, dopóki te rurki nie są najlepsze. No najlepiej sobie później to pomalować nawet farbą jakąś taką, jakbyśmy taką jakąś gęstą farbą zrobili, no to by zalało się, nie? No ja mam ule na wsiece też malowane, tak? Więc to jeszcze lepiej później, tak? Bo ta trzcina zewnątrz po prostu nie będzie nam murszać. Tak? A u mnie się już to dzieje, nie? Ale to ja specjalnie nie malowałem. No dobra, jadąc teraz dalej. No. I to musimy poskręcać, pozbijać i wtedy potem już te stramki tylko na samym końcu, nie? I wsio. A korpusy na dole, to mi wychodzi, tego mi wychodzi. Holender, muszę lecieć po rękę. A ja tu schowałem. Stoi i nie broi. Ja robię coś takiego, że mi cholera, to jest trochę ciężko, bo jeszcze nie mam
zrobionego, tego porządnie, ale tu nie ma znaczenia w sumie jak stawię, tylko wystarczy, że na wąsach, nie? No to widać, pewnie widać, że tu jest, nie? Taki centymetr, tak? Że jest taki centymetr. Nawet jeśli coś się stanie z kulem w razie czego, to ten centymetr robi to, mi na tyle korpusów, co mam na pasiece, to tylko jeden jest taki korpus, który z latami się zrobił jakby za niski. Ale to, nie wiem, nie? Coś po prostu, może jest też licho skręcony i po prostu usiadł, nie? No różnie, ja to kiedyś robiłem naprawdę paskudnie te ule, więc to u mnie to nie wiadomo, nie? Z jakich to przyczyn, no ale no na... Tak. No i to było to wszystko i życzę wszystkim miłego dnia i zachęcam do pracy trzcinowej.